Wiele nieszczęść spotykało ten kraj w różnych okresach historii. Ludzie musieli szukać pomocy dla ich pokonywania. Gdy nie znajdowano pomocy z zewnątrz, gdy władcy i panujący nie potrafili pomóc, ludzie szukali pomocy nadprzyrodzonej. Uciekali się do modlitwy, która często bywała wysłuchana. Dlatego więź między obrazem Matki Boskiej i ludźmi jest tak bliska. Na przykład obraz Matki Bożej dopomógł mężowi Marii Betlei dobrze przygotować się na śmierć. Józef nie chciał, aby ksiądz udzielił mu na łożu śmierci ostatniego namaszczenia. Był przecież porządnym komunistą. Żona jego modliła się przed obrazem długo i żarliwie, aby Józef zmienił swoje stanowisko. I Józef zmienił je. Ksiądz był u niego 4 razy i z woli Bożej Józef umarł spokojnie z modlitwą na ustach. W makowskiej parafii istnieje rzeczywiście złota księga, w której zapisane są największe łaski otrzymane od Boga za pośrednictwem obrazu. Na przykład milicjanci i agenci służby bezpieczeństwa otoczyli budynek plebanii. Poprzewracano wszystko do góry nogami, od piwnicy do strychu. Modliłem się do Matki Bożej Makowskiej i prosiłem, żeby pewne książki i notatki zostały niezauważone. Zabrano mnie na posterunek milicji. Przesłuchiwano mnie. Wróciłem zmęczony, ale zadowolony. Nie znaleźli nic i oszczędziło nam to wielu trudności. Dziękuję za to Matce Bożej w Makowie. Proboszcz Makowa, Franciszek Dźwigoński. Odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Moi wikariusze żyją w dobrej komitywie. Dopełniają się charakterami wzajemnie. Kocham ich jak własnych synów. Z koronacji nic by nie wyszło, gdybym nie był energiczny i stanowczy. Przygotowania trwały 16 lat. Ze świętej zazdrości wyrósł największy sprzeciw. Każdy by chciał mieć u siebie takie same uroczystości. Znaczenie miasta Makowa rośnie. Podnosi się prestiż Makowa.
Kongregacja Watykańska do spraw sakramentów i nabożeństw zatwierdziła sprawę koronacji na pierwszym posiedzeniu. Heroin Hunc Mariae Matris Macoviensis cultum in presens illustrari ac posterum in tempus duplicari cupiens venerabilis frater noster Carolus Sancte Romane Ecclesiae Cardinali. Czcigodny brat nasz, kardynału świętego Kościoła Rzymskiego, arcybiskup Krakowa Karol Wojtyła, pragnął ukazać współczesności kult Matki Bożej w Makowie i podwoić go w przyszłości. Kiedy udowodnił on gorące pragnienie całej swej owczarni i żarliwe życzenie wszystkich polskich biskupów, prosił, aby udzielono mu pozwolenia i możliwości ukoronowania w naszym imieniu obecnego w kościele w Makowie i od dawna tam czczonego obrazu Matki Bożej drogocenną koroną. Siedzieliśmy w jadalni przy kolacji, kiedy zadzwonił telefon. Nie mogliśmy uwierzyć w wiadomość. Przyniosłem z góry małe radio. Poszukałem stacji watykańskiej. Słuchaliśmy, co wydarzyło się w Rzymie i radość nasza była niezmierna. Annuncio vobis gaudium magnum. Viene. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Carolum. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła. Plurimos annos, plurimos, annos, annos, plurimos. Plurimos annos, plurimos, plurimos annos, plurimos. Panie, to się obraz się dosunie. No gratuluję. Czekajcie. Dobrze to zrobił. A te gwoździe takie, a to dobrze, to Kowalskie. To są Kowalskie, kuta, to nie Kowal robił, od kuta specjalna, tam są nakrętki ze spodu. Także to wszystko jest. To się nie rozleci. To nie ma mówię, to już nie ma, to już bardzo. Byle tylko pan Stanisław wiózł. Na rozlecenie to nie ma. No. To jest dobrze, że wszystko jest skręcane na ciuby, tak, że to nie rodzicie ani się nie rozeschnie. Nie ma mówię o tym sobie.
Zaraz by to nie wyszło. No to żeby tam dalsza musiała oglądać. Aha, to tak. Teraz. Kościelny masz to fajnie przygotować. To ja. A to połóż tu. Już? Tak, tak, tak. To są te czerwone punkciki. A tylko wcisnąć na razie. Teraz muszę przecież wcisnąć, nie można. Praktykę na siłę. Śrubokręt może nie porysować obraz. I trzeba mi porządnie śrubokręt dać. To są akwa maryny, to są ametysty, to jest kryształ górski, to jest brylancik, tu przed 10 lat już używany. Komenda Milicji Obywatelskiej Bielsko-Biała. Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 9 czerwca BR po wyborze papieża lżej było załatwić wszystkie sprawy. Wystarczyło, gdy rozdałem kilka fotografii nowego papieża. Członkowie partii również się cieszyli. Członkowie partii są Polakami, a na papieża wybrano Polaka. Pojechałem do Rzymu. Czy trzeba teraz zmienić brewę papieża Pawła VI? Zapytałem Ojca Świętego. Czy zgodzi się on ukoronować obraz Matki Bożej podczas swojej wizyty? A jak byś chciał? Spytał Ojciec Święty. Wówczas ukląkłem i pocałowałem go w rękę. A jest herb papieża wymalowany? Nie widzieliśmy. I taki Jabłoński musi chodzić z prywasem. Mój Boże. Czego się doczekał? Jak ministra. Prymas go prowadzi na powitanie z papieżem. Tu jest herb, nie? Nie. Nie, to jest Anny. Jest tu z boku, jest na sam przodzie. Jest, po lewej stronie. Herb jest. Bo to dźwigają tego podnosi. No, muszą przyczepić. Ja, tam musi być dograne wszystko. Nie puszczą papieża. Statki to są ruchome? No, motorowe. Siostrze by się przydał do ołtarza takie. Właśnie. Pani podniosła do góry. Tak, jest oto. Co oni mają takie fiolety? Uwaga, teraz. Tam się będą witać. Ja się będę podawać, nie? Głowę Kościoła Powszechnego i Państwa Watykańskiego. Państwa, którego polityka w obronie światowego pokoju za czasów... Uwaga, jedzie. No, nie! Zaraz złożę ręce. Na białą wyszłość. Głowę Kościoła Powszechnego. Pierwszy raz w historii Kościoła. Nie, zwrotny. Całej ziemi. Thank you.
pierwszy przyjazd papieża do Polski. Pierwszy papież, który nas odwiedza. A ten pierwszy papież to pierwszy Polak na stolicy Piotrowej. Pierwsze państwo socjalistyczne, które otworzyło drzwi papieżowi. Każde z tych zdań jest naładowane treścią i niesie w sobie możliwość wielorakiej interpretacji, przychylnych i nieprzychylnych. A to zamkniętym wozem jechał, no, widzicie? To szybciutko przyjechał, iście. O, Gierek. No, Gierek. Nie, no, jak czule się witają. Jabłoński po raz drugi. Jaroszewicza nie ma. Nie ma, oho! Nie, Jaroszewicz będzie tam. Kazaroli. Proszę, proszę. No. Muszę rozmawiać o Rzeźka Peczku. Biedny Edziu. Tak. W imieniu narodu polskiego. Widać, widusia. Partii. W imieniu najwyższych władz Polskiej Rzeczpospolitej. Ja nie powiem. To jest mowa nie do papieża i na do Breżniewa. Tak. Ile razy... Nic nie zagodzą. Ile razy papież pisał, no, obecny papież, ile razy pisał podanie, żeby go puścili na procesję Bożego Ciała do rynku, to wystawę psów zrobili. Ojciec Święty przybył na uroczystości 900. rocznicy śmierci świętego Stanisława. Należy na pierwszym miejscu ukazać postać świętego Stanisława. Koronacja obrazu Matki Bożej nie pasowała do liturgicznej całości. W hierarchii kultu obraz Matki Bożej jest niżej od świętego. Kapituła katedralna była niechętna, aż wreszcie znalazło się rozwiązanie. Obraz zostanie wniesiony na ołtarz dopiero na moment koronacji, po uroczystościach. Tu by ksiądz proboszcz miał telefon. Ile macie autobusów? Cztery. Cztery, to w takim razie tu macie cztery karty. Tylko dla dekanatu, czy dla całości? Dla siebie. A dla innych? Nie wiem.
No to ja wam dam dodatkowo jeszcze za 4. Jeszcze mi poczekaj na osobowe. Osobowe tu macie, tu nie, nie, a osobowych macie tu ulicę Targowa. Mamy 100. Targowa gdzie to jest? Targowa w Podgórzu, Targowa. Nie ma tej koło wodociągu. To macie najbliżej jaką tylko tę. Ten w Podgórzu? Najbliżej macie jaką tylko tę macie. To jest setka tu jest? No nie ma całej setki. Ja muszę być razem jadę. Jezus Maria, a jak ja zostaję, jak już są zgłoszeni? No to nie, no to ja wam nie zrobię kawa. Tu macie bilety. To są bilety. To są te bilety jedne. To są najlepsze. A tu są te. No to skąd ja wam daję? Co ja zrobię, jak to są wszystko asysta do tego do. Nie wiem, no nie ma po prostu. Nie ma. No to zrozumcie to, jak dostałem kart parkingowy, a autobusów nie macie? To jest autobusów. Autobusy mamy, to wziąłem osobno kilka, ale ja bym jako asysta do obrazu i co ja z nim? No to ja mam nic nie poradzę, policzcie ile macie kart, bo tak żeście dostali więcej, macie tu jeszcze na biwaki, proszę bardzo. A biwaki gdzie są? No to jest biwak, to jest też koło Krakowi, tu macie zatrzymanie się, macie na ulicy Żywieckiej. Teraz ile tego wszystkiego jest? No więc tyle na razie. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 11, 20, 21, 22, 23, 30. Do Wadowic ile chcecie? No, wystarczy mi takie 30. 30, 37, 38, 39, 40. Dla 8 ja też mam co? No święcim też dostaniesz. 40. 1,42. To wy tam weźcie ten. Teraz, czy wy faktycznie was tylu przyjedzie do Krakowa? No, no nie. Tak się mniej więcej głosuje. Bo tak realnie, bo tu jest. No. Bo tuście wzięli ponad, patrzcie, 8 tysięcy, 9 tysięcy, czy was tyle dojedzie? Byłby wstyd, gdyby z naszej parafii przynajmniej kilka tysięcy osób nie wzięło udziału w procesji koronacyjnej. Byłby wstyd, gdybyśmy nie poszli za naszą matką, która patronuje nam przez blisko 400 lat. Władze nie dadzą dodatkowych pociągów ani autobusów, chociaż obiecywały. Dlatego trzeba jechać wieczornymi i nocnymi pociągami. Taksówki i prywatne samochody muszą dowieźć ludzi. Trzeba wyjechać wcześniej, już poprzedniego dnia, i prosić o nocleg krewnych lub znajomych. W dniu koronacji nasze miejsce jest w Krakowie na Błoniach. No ale to tylko są do auta obrazki. Ja wiem, że obrazki do auta, tylko bilety wstępu, no bo jak pojadą, to oni też muszą mieć bilety. Muszą. To jeszcze bilety? No to jeszcze chyba na pewno 2 bilety. W tym samym sektorze? I w tym samym sektorze byśmy razem byli, bo ja się boję, się zgubię. Zbiórka o godzinie 4 rano, z tyłu za ołtarzem. Za ołtarzem? Jest taka... Budyneczek hemobudowa, tam zejdzie się 5000 porządkowych, także trudno będzie tak. To najlepiej będzie, jeśli każdy uda na sektor. Wikariusze wybrali najlepszych spośród parafian. Potem losowaliśmy, kto będzie niósł obraz Matki Bożej do ołtarza i kto otrzyma komunię świętą z rąk Ojca Świętego. Tam są pełne dalej. Które mają? Co ma pan?
to było źle pomieszane. Na samym spodzie były pełne. Ostatni pan. Można było brać. Dobrze? Jasne, proszę bardzo. Panowie, dwa, trzy. Maria jest Bóg źródła, skąd płynie żar, skąd płynie las. Panie swój, moment powtórzę, proszę bardzo. Gdzie Maria, mocno, zaczynamy, orde, trzy, trzy, cztery.